wszystkich. Nazywam się Tomasz Baszewski, prezes KNF Team. Myślę, że tutaj na wstępie tak zacznę i powiem kilka słów o gościach, tak? No bo oprócz mnie jest pan Piotr, jeden z pierwszych Polaków, który odzyskał pieniądze z kredytu frankowego oraz poprzez unieważnienie. Drugą osobą Milena Stępień, a trzecią pan doktor Ziemblicki, doktor prawa. Może tak pokrótce powiem, że tak, Milena Stępień jest u nas dosyć niedługo w firmie, ale doświadczenie kilkanaście lat w branży prawnej, pracowała w kancelariach prawnych. Na co dzień jest osobą, która obsługuje naszych klientów pod kątem kredytów frankowych i kredytów złotówkowych w firmie i również codziennie, że tak powiem, możemy zobaczyć jej uśmiech na twarzy. Jest osobą bardzo pogodną i dzięki temu pomaga klientom. Pomaga też naszym współpracownikom czy po prostu prawniku. A pan mecenas dr Bartosz Ziemblicki jest osobą też wyjątkową, ponieważ jest radcą prawnym, doradcą podatkowym, doktorem prawa, współwłaścicielem kancelarii prawnej ZKZ, która tutaj reprezentowała się pana Piotra oraz kancelarii odszkodowawczej OFN. Obydwie kancelarie znajdują się we Wrocławiu. Oczywiście pan Bartosz jest osobą, która bardzo długo współpracuje z KNF Team, od samego początku istnienia KNF Team jest prawnikiem, która wygrała setki spraw w przypadku Polisolokat. No i od 5 lat też jest sprzymierzeńcem frankowiczów, tak jak tutaj pana Piotra. Batalia trwała z Millennium Bankiem, chyba z tego co pamiętam, około 4 lata. I mam pytanie do pana Piotra, sobie takie zapisałem pierwsze pytanie. Czy pamięta pan w ogóle, jak wyglądał początek współpracy i z kim ten początek był, jeżeli chodzi o KNF Team? Ja się dowiedziałem od znajomego o tym, że jest taka możliwość, od pana Daniela Płaczka, który był pośrednikiem jakby w tym działaniu i ja z nim podpisałem te wszystkie umowy na początku, czyli tam około 4 lat temu i tak trafiłem do was. A jak spotkanie przebiegało, było u pana w biurze, w domu, tak z ciekawości zapytam. Jakoś tak pamiętam, że był problem taki, żeby się gdzieś umówić, bo ja mieszkałem zupełnie z drugiej strony Warszawy niż oni, się umówiliśmy po prostu w Śródmieściu, w Złotych Tarasach na kawie i po prostu przy kawie w kawiarni sobie to załatwiliśmy. To powiem tak, bardzo cenna kawa, wysokiej wartości. A proszę mi powiedzieć, co pana przekonało do tego, żeby podpisać później umowę o współpracy i walkę z bankiem? Co było dla pana takie najważniejsze? Ja myślę, że to, że zrobiliście za darmo zrobiliście to badanie, o co możemy walczyć, tak? Co możemy wygrać. Czyli analizę tą taką początkową, która wyglądała jakoś tak solidnie. No a to, że ja w ogóle w ten temat wszedłem, to po prostu była taka moja frustracja współpracą z bankiem Millennium jako klient. I to nawet już nie chodzi mi o kredyt, ale w ogóle jak się z nimi, że tak powiem, robi interesy. Rozumiem. A były jakieś przeszkody, na przykład to, co mogło denerwować pana z naszej strony? Nie wiem, czy coś pan sobie przypomina, co mogłoby zaważyć na podpisaniu umowy? Nie przypominam sobie. Znaczy był taki moment, że długo nic się nie działo, ja tam się gdzieś dopytywałem czasami, czy coś się dzieje w tym temacie, czy nie, ale to czekaliśmy chyba na reakcję tutaj sądu, żeby ustalić termin rozprawy i tak dalej, bo tam jakoś chyba z 2 lata to, mogę się mylić, już nie pamiętam, ale długi termin taki był, że nic się tam nie działo w tym temacie, ale to było po stronie sądu chyba, wtedy była piłka. No czasami tak bywa, że winę zwalamy na sąd, czasami jest tak, że to po prostu jest też kwestia banku, bo często banki zaniedbują terminy, nie chcą odpisywać na nasze wezwania, czy też nie przekazują wszystkich dokumentów. Okej. A czy ma pan jakieś pytania do nas? Bo ja mam jeszcze 2 do mecenasa, które dotyczą pana, ale prosiłbym ewentualnie, oddaję głos, czy coś się nasuwa. Nie wiedziałem, że jestem jednym z pierwszych, którzy dostali to unieważnienie kredytu. To mnie trochę zaskoczyło. Także to się dopiero zaczyna. Teraz. Proszę? Cieszę się bardzo, bo nie liczyłem na to w ogóle, bo mi to przyszło do głowy dopiero jak sędzia zapytał się na pierwszej rozprawie,
czy braliśmy pod uwagę, czy ja brałem pod uwagę unieważnienie tego kredytu i ja nie byłem przygotowany na to pytanie, bo nie byłem w stanie sobie policzyć, o czym rozmawiamy, stojąc przed sędzią i tak mi się wydawało, że może straciłem szansę, żeby powiedzieć tak dobitnie, że tak, że to jest najlepsze rozwiązanie, bo po prostu nie wiedziałem, jakie są konsekwencje wtedy tego. Na szczęście się udało. No ja powiedziałem, dlatego jest pan pierwszym z Polaków, który tutaj jest tak poruszana kwestia rozliczenia. Myślę, że tutaj pan Bartosz Ziembicki troszeczkę więcej powie, ponieważ wiemy, że samo wygranie procesu w pierwszej instancji to jest daleka jeszcze droga do drugiego wyroku, gdzie jest ten wyrok prawomocny, ale też zdarzają się inne przypadki. Może tu teraz pytanie do pana mecenasa, jak po pierwsze ocenia tą drogę całą, tego całego procesu, tej walki przez 4 lata, no i druga sprawa, co jeszcze czeka klienta? Otóż, jeżeli chodzi o to, właśnie tytułem komentarza do tego, co pan Piotr powiedział, że to długo trwało, tak, to długo trwało, tego typu sprawy trwają długo z kilku przyczyn. Po pierwsze, banki walczą bardzo zażarcie, tak? Wynajmują prestiżowe warszawskie kancelarie, które zasypują nas, na przykład odpowiedź na pozew, którą my zwykle dostajemy w sprawie frankowej, to nie jest taka jak w innych sprawach, że dostajemy na przykład odpowiedź na kilkanaście, kilkadziesiąt stron, tylko dostajemy najczęściej paczkę 2-3-4-kilową, która ma setki stron, na przykład sama odpowiedź na pozew ma powiedzmy 100 stron plus kilkaset stron załączników i z automatu każda taka sprawa zamienia się w steczki, zamienia się w segregatory. Tak, więc co najmniej dwa segregatory na sprawę. Do tego dochodzi kwestia, że sądy też się edukują. Orzecznictwo zmieniało się w ostatnich latach bardzo dynamicznie. Oczywiście coraz bardziej w kierunku orzecznictwa korzystnego dla frankowiczów. Nie wszyscy sędziowie czują się pewnie w tej tematyce i też potrzebują czasu, żeby się, no, mówiąc wprost, dokształcić, dowiedzieć, nauczyć. W wielu sprawach postępowania były zawieszane w oczekiwaniu na rozstrzygnięcia sądów wyższego rzędu, w szczególności Sądu Najwyższego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, chociażby w sprawie państwa Dziubak naszej polskiej, więc to wszystko powodowało, że sądy albo nie wyznaczały rozpraw, albo zawieszały postępowanie w oczekiwaniu na te orzeczenia. No i wreszcie na koniec, już w tym roku, tak, to jest kwestia pandemii, która spowodowała, że wiele rozpraw zostało odwołanych. I to wszystko razem sprawiało, że te postępowania trwały długo. No plus jest taki, że przez cały ten czas leciały odsetki ustawowe, 7% w skali roku, procent składany, czyli najwyższa lokata na rynku. Na szczęście dłużnik wypłacalny, więc to jest ta pociecha za to, że trzeba długo czekać, przynajmniej potem ta kwota jest wyższa. Jeżeli chodzi o postępowanie, to ogólnie w tego typu postępowaniach, to po pierwsze trzeba się nastawić na to, że trzeba walczyć w dwóch instancjach. To nie ma wątpliwości. W żadnej sprawie nie mieliśmy takiej sytuacji, żeby bank nie złożył apelacji. Bank zawsze składa apelację, walczy do końca. Co więcej, jak już bank przegra w tej drugiej instancji, to próbuje złożyć skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Tutaj w tej sprawie sprawa nie była kasacyjna z uwagi na wartość przedmiotu sporu, a mimo to bank spróbował tej drogi, a mianowicie złożył skargę kasacyjną i próbował uzyskać, wnioskował o zawieszenie wykonalności wyroku przez sąd drugiej instancji, właśnie uzasadniając to złożenie skargi kasacyjnej. Argumentował, że należy uznać, że jednak wartość przedmiotu sporu w tej sprawie sprawia, że można złożyć skargę kasacyjną, bo argumentował w ten sposób, że nie można patrzeć na samo żądanie konsumenta, tylko trzeba patrzeć na całą wartość kredytu, skoro sąd unieważnił cały kredyt. Ale sąd drugiej instancji się z tym nie zgodził i w ogóle odrzucił, nawet nie oddalił, tylko odrzucił wniosek o zawieszenie wykonalności wyroku, w związku z czym my mogliśmy faktycznie uzyskać klauzulę wykonalności i skierować sprawę do egzekucji komorniczej. Spodziewam się, że bank będzie dalej walczył o tą skargę kasacyjną, ale nie daje im żadnych szans powodzenia, żeby w ogóle Sąd Najwyższy się nad nią pochylił, bo faktycznie w innej sprawie, którą też mamy na wokandzie wciąż, mamy sprawę w Sądzie Najwyższym, bo po tym jak wygraliśmy w drugiej instancji, faktycznie sąd w tamtej sprawie dał się przekonać do tego, żeby wstrzymać wykonalność, żeby nie wydawać nam klauzuli wykonalności, żebyśmy mogli pójść do komornika i Sąd Najwyższy sprawę do rozpoznania przyjął, więc walczymy dalej w Sądzie Najwyższym. Tutaj na szczęście nie, na szczęście już się to kończy. Ale kończąc ten wątek, to tak, pokazuje, że bank walczy do końca. Nawet jak przegra w drugiej instancji, to jeszcze próbuje.
No i dlatego powiedziałem, że jest pan jednym z pierwszych Polaków, który odzyskał pieniądze, są one rozliczane i w tym momencie można powiedzieć, że następnym krokiem jest już chyba z tego co pamiętam wykreślenie z hipoteki i BIK-u. To pytanie do mnie czy do pana Piotra? Tak, do pana mecenasa. Tak, oczywiście tutaj, jak widać bank cały czas nie może się z tym pogodzić, że tak powiem siłą trzeba było te pieniądze wyrywać przy użyciu komornika, co jeszcze trochę przedłuża postępowanie, aczkolwiek nie aż tak bardzo tak, w z całego procesu, bo to wygląda w ten sposób, że komornik jak otrzymuje tytuł wykonawczy, czyli ten wyrok zaopatrzony w klauzulę wykonalności, to zajmuje rachunek bankowy banku, który bank ma w Narodowym Banku Polskim, bo to jest najprostsza droga. Każdy bank komercyjny ma numer rachunku w Narodowym Banku Polskim. I potem Narodowy Bank Polski ma 7 dni, żeby komornikowi przelać te pieniądze, a potem komornik ma między 7 a 14 dni, żeby przelać wierzycielowi. Dlatego to znów jeszcze dodatkowe parę tygodni czekania jest i wtedy te pieniądze się faktycznie egzekwuje. No ale w porównaniu do tych 4 lat batalii, te 4 tygodnie to jest w oczekiwaniu na spływ pieniędzy z rachunku bankowego. To... Tak, ale przepraszam, bo właściwie nie odpowiedziałem na pytanie. Chodzi o to zdjęcie hipoteki i wyczyszczenie bankowego informacji w Biurze Informacji Kredytowej. Jak najbardziej to, że tak powiem, zrobimy dodatkowo, wystąpimy o odpisy wyroku, bo oczywiście sąd ABIK pewnie też będą wymagały oryginału, a nasz oryginał jest u komornika w tej chwili. Mhm. Więc w momencie, jak uzyskamy te odpisy, to po pierwsze skierujemy sprawę do Sądu Wieczystoksięgowego o tym, żeby na podstawie wyroku wykreślił hipotekę, ponieważ nawet gdyby bank miał jeszcze jakiekolwiek roszczenia wobec pana Piotra, to nie są one zabezpieczone hipoteką, bo hipoteka zabezpieczała wprost kredyt. Jak kredytu nie ma, to nie można wykorzystać hipoteki na zabezpieczenie jakiegoś dowolnego długu, tak? Tylko kredytu. Kredytu nie ma, hipoteki nie ma. Więc tak naprawdę hipoteki już nie ma. Tylko jest kwestia doprowadzenia do zgodności ksiąg wieczystych z stanem faktycznym, czyli do wykreślenia tej hipoteki z ksiąg wieczystych. No i to taka sama sytuacja jest w Biurze Informacji Kredytowej. Pan Piotr powinien znów mieć, że tak powiem, pełną zdolność kredytową, bo ten kredyt powinien być niezwłocznie z BIK-u wykreślony, do czego my będziemy dążyć, jeżeli bank tego sam niezwłocznie nie uczy. Panie Piotrze, czy jakieś nasuwają się pytania? Ja dostałem pismo od w temacie, zaraz, mam tutaj dokument tego pełnomocnictwa procesowego dla pana doktora Bartosza Ziemblickiego. Rozumiem, że wymagany jest tutaj oryginał i muszę wysłać go pocztą, tak? Tak jest, tak jest, bo po prostu postępowanie o wykreślenie ksiąg wieczystych jest osobnym postępowaniem sądowym i jakby zakres pełnomocnictwa też jest inny, w związku z czym konieczne jest nowe pełnomocnictwo. Okej, okay. To ja postaram się dzisiaj tutaj po spotkaniu udać na pocztę, mam ten dokument już podpisany, w międzyczasie wysłałem tylko skan, ale to w takim razie załatwimy to, żeby to doszło w odpowiedniej formie. Znakomicie. Ja takie pytanie mam odnośnie weksli, bo zdarzają się klienci, którzy podpisują weksle, a co z wekslami w takiej sytuacji? Weksel zabezpiecza kredyt, jest do tego deklaracja wekslowa. Jest to zabezpieczenie konkretnie zobowiązań wynikających z kredytu. W związku z czym w momencie, jak kredytu nie ma, to weksla również wykorzystać nie wolno. Okay. A ja mam jeszcze takie pytanie, jeżeli chodzi o to takie finalne rozliczenie z bankiem. Ja niestety mam z nimi taki kłopot, że po prostu mi odbijają jakąś piłeczkę dziwnymi zachowaniami, a zablokowano mi już dostęp do informacji o kredycie na moim koncie internetowym. I nie mam jeszcze dostępu tego dokumentu, w sensie tych wszystkich kosztów, które poniosłem w związku ze spłatą rat i tak dalej. Czy w tym dokumencie, który będę chciał wyjąć z banku na temat tych kosztów, mają być wszystkie koszty, bo tam były różne opłaty jakieś dodatkowe i tak dalej. Czy to też wchodzi w zakres tego rozliczenia? Tak, jak najbardziej. Opłaty okołokredytowe jak najbardziej. Zaliczamy
zaliczamy wszystkie te koszty, które są związane wprost z kredytem, jak najbardziej tutaj zaliczamy. To, że wyłączono panu dostęp do kredytu online, to akurat może nawet dobra wiadomość, w tym sensie, że no, skoro nie ma kredytu, to trudno, żeby miał pan do niego dostęp online. No okej, okay, ja to kupuję. Co nie zmienia faktu, że musimy uzyskać dokumenty aktualne, obejmujące wszystkie koszty, które pan poniósł, tak? Bo oczywiście dysponowaliśmy tymi kosztami na jakiś moment, no bo formowaliśmy roszczenia, no ale od tamtej pory się jednak sytuacja zmieniła, bo pan nadal kredyt spłacał, prawda? Więc oczywiście wyrok nie obejmuje całości pana świadczeń, więc jak najbardziej należy zwrócić się do banku o takie rozliczenie, albo bank też jakby ze swojej inicjatywy na pewno do tego przejdzie, bo też będzie zainteresowany rozliczeniem. Okej, ale mam do tego podejść jakoś tak aktywnie, w sensie mam zdobyć to rozliczenie, czy czekamy, aż bank takie rozliczenie wykona? Ja myślę, że możemy podejść do tego aktywnie jak najbardziej. Możemy dla pana przygotować takie pismo, w którym poprosimy po prostu o zestawienie wszystkich kosztów związanych w związku z chęcią rozliczenia i żeby nawet sprawie bieg, no bo żeby nie ograniczać się powiedzmy do inicjatywy banku. Okay. Czyli podsumowując, na pewno jest pan złotym klientem w Millennium Banku, czy nawet platynowym. No, podejrzewam, że tak. Jest pan wyróżniony na tej tablicy, tak jak w tym filmie, którymś, gdzie... Tych klientów nie obsługujemy. Tak, tych klientów nie obsługujemy. To znaczy podejrzewam, że w historii banku niewiele było sytuacji, w których komornik ściągał od nich pieniądze, także myślę, że tutaj się pan zapisał. No, nie będę ukrywał, że akurat ten bank doprowadził mnie do takiej sytuacji, że bardzo się cieszę. No, nie czułem się z nimi w tych relacjach jako partner w żadnej sytuacji. Po prostu zawsze był problem z czymkolwiek, więc no trudno, takie życie. No, dzisiaj jest Millennium, jutro będzie co innego. Wiemy, że banki się łączą, więc myślę, że tutaj też się to może zmienić, a poza tym ma pan tyle banków do wyboru, że myślę, że nawet lepiej skorzystać z usług innego, przetestować, a nuż widele znowu pan zostanie VIP-em. Mówię, banki mają tyle produktów ciekawych, że można korzystać z nich. Przecież tak jak powiedziałem, towarzystwa ubezpieczeniowe czy banki tworzyły różnego typu produkty, gdzie właśnie pan doktor Ziemblicki jest liderem w wygrywaniu spraw, więc... Może pan, czy przykładem jest też polisolokata, tak? Którą chyba panu też wygraliśmy, jak dobrze pamiętam. Coś było, już nie pamiętam. No, to tak. W tym temacie. Okej. Okay. Natomiast ja... na pewno duże zainteresowanie jest wśród moich znajomych, bo nawet wysłałem do was kilka osób, żeby się dowiedzieli, jak można ten temat z wami zacząć procesować. Okej, okay, to cieszę się. To myślę, że tutaj warto, żeby pani Milena Stępień porozmawiała sobie jeszcze z panem telefonicznie na ten temat, ponieważ osoby, które nam polecają klientów, są dodatkowo nagradzane, ponieważ zajmując się edukacją wśród społeczeństwa, nie jesteśmy w stanie tego sami robić, a z pomocą klientów już tak, więc tutaj też porozmawiamy z panem, ale już nie w tym momencie nie będziemy przedłużać. Warto jeszcze ewentualnie tutaj zadać pytanie, póki jest nasz doktor Bartosz Ziemblicki, mistrz w pokonywaniu korporacji. Czyli rozumiem, że następny krok jest taki, że załatwiamy temat wykreślenia roszczeń banku, znaczy zabezpieczenia na hipotece i wykreślenia mnie z BIK-u jako dłużnika. Drugi krok jest taki, że w międzyczasie ustalamy to rozliczenie, o jakich pieniądzach mówimy, które pewnie muszę dopłacić bankowi, żeby się rozliczyć. Dokładnie tak. Czyli żeby zamknąć sprawę, temat definitywnie, jest kwestia rozliczenia z bankiem, w czym oczywiście tutaj będziemy panu pomagać, dlatego że nawet jeżeli bank ze swojej inicjatywy przyśle jakieś rozliczenie, to doświadczenie pokazuje, że te wszystkie wyliczenia trzeba weryfikować, bo banki liczą jak chcą, tak? A to, że nie zawsze dobrze, to chociażby ta sprawa pokazuje.
i jak najbardziej wykreślenie hipoteki i BIK-u, czyli tak doprowadzenie do takiej sytuacji, w której nie ma pan żadnego kredytu i nie zostaje po nim żaden ślad. Ta sprawa dobrze pokazuje kilka rzeczy. Po pierwsze, że banki walczą i to walczą do końca. Tak? Nie ma mowy o żadnych ugodach. Trzeba po prostu wygrać sprawę w drugiej instancji, a jeśli będzie taka konieczność, to też w Sądzie Najwyższym, w tej sprawie na szczęście nie trzeba było i w większości spraw nie będzie trzeba, bo to nie jest, po pierwsze, nie wszystkie sprawy są kasacyjne, a po drugie, to nie jest tak, że Sąd Najwyższy to jest trzecia instancja. Sąd Najwyższy nie ma prawnego obowiązku przyjmowania wszystkich spraw. Sąd Najwyższy przyjmie sprawę tylko, jeżeli uzna, że jest w niej coś szczególnie istotnego, a jeżeli uzna, że to jest kolejna sprawa tego samego typu, to jej nie przyjmie. Mało która sprawa będzie trafiać do Sądu Najwyższego. Zasadniczo dwie instancje i koniec. Ale nawet potem może być konieczność egzekucji komorniczej. Ale ta sprawa pokazuje, że da się, można, z bankiem jak najbardziej można wygrać i że nie trzeba, że tak powiem, się prosić, nie trzeba zgadzać się na warunki, które są dyktowane, tylko można tę sprawę załatwić siłowo, wygrać wyrok, skierować sprawę do egzekucji i w ten sposób ją załatwić. A to tak jak Państwo wspomnieli, no faktycznie w kancelarii zajmujemy się od dawna sektorem finansowym szeroko pojętym. Teraz oczywiście mam bardzo dużo spraw frankowych, ale też wciąż jeszcze dużo spraw polis lokatowych i faktycznie kilka precedensowych spraw w swojej karierze już wygraliśmy. Ja to mam takie pytanie jeszcze w takim razie, czy jeszcze są jakieś ryzyka, co może się jeszcze tutaj zadziać czegoś? Świetne pytanie. Jedyna rzecz, która mi przychodzi do głowy, to jest taka, że teraz bank może spróbować zrobić to, co czasami banki straszą w mediach, a mianowicie straszą tym, że będą żądały i dochodziły wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Tak? Czyli wprawdzie umowa kredytu jest nieważna, ale przecież klient miał kapitał banku za darmo przez ileś tam lat, w związku z czym przynajmniej powinien zapłacić za korzystanie z kapitału, co tak naprawdę jest niczym innym niż kredytem, bo właśnie kredyt polega na tym, że się płaci za korzystanie z kapitału. Tutaj nadmienię, że nie zdziwię się, jeśli tego typu sprawy będą w sądach, bo banki będą chciały wszystkiego spróbować, więc nie mogę wykluczyć, że tego też spróbują, będą próbować. Natomiast na chwilę obecną nie ma ani jednego przypadku w Polsce, żeby się komuś to powiodło. Wręcz przeciwnie, jedyne prawomocne orzeczenie w takiej sprawie to jest z tego, co kojarzę, w Białymstoku, gdzie sąd oddaje takie żądania i również rzecznik finansowy bardzo to tępi i tutaj przeciwdziała takim działaniom ze strony banku, dlatego że no, celem unieważnienia umowy jest właśnie to, żeby ona nie wywoływała żadnych skutków prawnych. Więc nie może być tak, że ma nie wywoływać żadnych skutków prawnych, ale jednak na pocieszenie banku jakieś tam na jego korzyść będzie wywoływać. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy chciałem zauważyć, że jedyną przyczyną, dla której te umowy są unieważnione, jest to, że banki je naszpikowały klauzulami abuzywnymi. Nie ma tu żadnej winy konsumenta. Tak? Banki przygotowały umowę, zamieściły w nich klauzule abuzywne. Teraz sądy w myśl prawa unijnego, ochroniąc konsumentów, je unieważniają i co? I nadal negatywne konsekwencje tego wszystkiego ma ponosić potem konsument. Jeszcze ma coś dodatkowo za to zapłacić. Także uważam, że nie ma to żadnej podstawy prawnej, ale nie wykluczam, że banki będą próbować jeszcze w niektórych sprawach przynajmniej walczyć o to. No tak, no to jest złoty biznes. Całe ryzyko prowadzenia biznesu jest przeniesione na klienta, nie? Bo tak to wygląda mniej więcej. Tak jest. No dobrze. Powoli czas dobiega końca, bo każdemu z Was, drodzy słuchacze, obiecałem, że w pół godziny będzie się wszystko mieścić. Cieszę się, że Pan wspomniał o tym, że polecił Pan klientów, bo chciałem zapytać o to, czy Pan poleci nas, poleci KNF Team, Kancelaria ZKZ, Pana doktora Ziemlickiego, ale już wiemy, że tak jest, więc cieszę się. Tak jak powiedziałem, postaram się z Panem skontaktować, bo też dzięki takim osobom jak Pan, rodzą się w naszych głowach co chwilę jakieś nowe pomysły i pomysły takie, że po prostu takie, które powodują, że stajemy się liderami wręcz na rynku, no bo takim kolejnym pomysłem jest to, że skupujemy spłacone kredyty, te roszczenia. Jeżeli ktoś nie chce iść do banku, po prostu pogodził się ze stratą, może uzyskać pieniądze o wiele szybciej niż te 4 lata. I kolejna kwestia to że też ryzyka, tak? Możemy podpisać taką umowę z klientem w sesji, gdzie to ryzyko już spada z klienta i on też nie jest tutaj obarczony kosztami w momencie przegrania.
chociaż wiemy, że dzisiaj skuteczność tych tych wyroków jest na szczęście bardzo, bardzo wysoka na korzyść klientów, więc to też chciałem dodać. Poza tym powstają takie piękne oferty, jak tutaj Państwo widzą, oferty produktowe pod kątem kredytów walutowych. Oczywiście ona jest też w ten sposób skonstruowana, żeby przedstawić, czym się firma zajmuje, jakie ma wyniki, ale też ważne jest to, żeby pokazać, co zyskuje klient nie czekając, bo wiemy, że taka bezczynność dużo kosztuje pieniędzy, przedawniają się odsetki, raty i tak dalej. Warto przeanalizować taką ofertę. Taką ofertę mamy oczywiście dostępną na stronie, czy przekazujemy klientom. I na przykład, jeżeli Pan będzie chciał pomóc swoim klientom, można taką ofertę w PDF-ie czy w formie fizycznej nawet przekazać. Tu mamy kilka informacji na temat, na co zwracać uwagę, czym się różnią kredyty od indeksowane od denominowanych, na czym polega unieważnienie. Też tutaj wspomniane są kredyty złotówkowe, bo na przykład jeżeli Pan miał kredyt złotówkowy i spłacił go przed terminem, też jest duża szansa na to, żeby odzyskać część pieniędzy z tytułu całkowitego kosztu kredytu. Wiele innych informacji, przykładowe wyliczenia, informacje na temat pozwów grupowych, czy warto, czy nie warto, wyliczenia przykładowe, jak to wygląda z wytłumaczeniem po prawej stronie, więc taką ofertę możemy też przekazać Panu i potencjalnym współpracownikom, czy też klientom, no bo ważne jest to, żeby jednak podejmować decyzje wraz z napływem informacji. No, w dzisiejszych czasach niskokaloryczne informacje cały czas nas otaczają. Myślę, że tutaj warto bazować na doświadczeniu, na praktyce. I właśnie ta oferta jest skonstruowana, że wszystko tu się znajduje. I tyle, więc to chciałem powiedzieć na koniec. Na pewno będziemy tutaj dla Pana szykować jakąś wysyłkę konkretną, więc proszę się spodziewać. Kuriera. No i tyle. No, chciałem jeszcze raz pogratulować, bo tak jak mówię, no, mało jest Polaków, którzy mają taką możliwość, żeby się rozliczyć bezstresowo i zamknąć kredyt. Dziękuję też panu doktorowi za to, że po prostu pomagał w pewnych kwestiach, też prowadził tą sprawę przecież, pomagał nam w zrozumieniu przez te 4 lata, jak to się po prostu wykonuje, jak prowadzi taką sprawę i później my przekazywaliśmy dalej klientom. No i Milenie, która swoją obecnością pokazała, że też jest w stanie zrobić bardzo ważną rzecz, czyli zmotywować klienta do tego, aby podjął pierwszy krok, ten najtrudniejszy i najważniejszy, tak aby to przekręcenie tego kluczyka spowodowało odpalenia tej machiny i podążenia w odpowiednim kierunku za pomocą właśnie tutaj sterów pana doktora Ziemblickiego. Więc jeszcze raz wszystkim dziękuję. Dziękuję również za zaproszenie. Dziękuję też. I mogę tylko tyle powiedzieć, że prawdziwą firmę czy kancelarię poznaje się po tym, nie jak zaczyna i nie jak kończy, tylko jak kontynuuje współpracę, więc proszę o tym pamiętać i zapraszam wszystkich, których tutaj po prostu mamy, do współpracy, jeszcze raz do rozwoju, więc jeszcze raz wszystkiego dobrego i do usłyszenia niebawem. Dzięki. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Powodzenia.